Robert, miały być fajerwerki, miało być tak dobrze, a szału nie było. Dlaczego taka, a nie inna dzisiaj postawa w ringu? Szału nie było, stukuwa, brak doświadczenia, praktycznie brak sparingu. Ja nie miałem kariery amatorskiej, zawodowym chcę i dalej chcę, żeby byli przeciwnicy jak najlepsi, bo tak pokazuje, że potrafię i jestem w stanie wygrać z każdym dobrym przeciwnikiem, może nie w dobrym stylu. Brak doświadczenia, nie? Głowa. Były przebłyski, jak widziałeś tam chyba parę razy, nawet na jedną rundę miałem go zamroczonego, jak biłem z luzu, później znowu się podpalałem. Brak sparring partnerów, przydałoby mi się jakiekolwiek wyjazdy, gdziekolwiek, co nie? Z zawodnikami z innych grup, zawodowcami z Husarium, gdziekolwiek wyjeżdżać, no to potrzebne są finanse, sponsorami mamy ciężko, jest tam paru sponsorów, ale to jest tak jak jest, to starcza tylko na byle jakie przygotowania. No tak jak mówię, nie? Jak będzie konkretny sponsor, będą sparring partnerzy, będą fajerwerki, bo jestem w stanie to zrobić, tak? Ja to robię na treningach, na sparingach z tym, kim sparuję, wiadomo, że nie sparuję z jakimś, nie wiadomo kto. Tak, Piotr, chujowo wiem. No dużo, no kurwa, doświadczenia, tak? Jeszcze raz, doświadczenia mi brakuje. O, kolejne pytanie. Wczoraj, delikatnie mówiąc, się poszarpaliście podczas ceremonii ważenia. Nie miało to jakiegoś wpływu na dzisiejszy pojedynek, że chciałeś za wszelką cenę mu urwać głowę i go skończyć przed czasem? Myślałem, że nie będzie miało to wpływu. Specjalnie zrobiłem trochę szumu, żeby właśnie oszukać rywala. A jak tak wyszło, że czasami się podpalałem. Zaskoczony byłeś, że biłeś dużo kombinacji, różnych ciosów, ale twój rywal był bardzo szczelny i tak naprawdę no nie dał sobie twój oponent zrobić za dużej krzywdy. Nie, no to, że był szczelny i twardy, to ja wiem, że oglądają walkę Darka Sękiego, który jest dużo lepszy ode mnie, bardziej lepszy, technicznie doświadczony i też go nawet nie wiem, czy go ani razu nie zamroczył, chyba ani razu, a go zamraczałem, więc myślę, że jakiś tam potencjał we mnie jest, tylko myślę, że trzeba zainwestować, tak, sponsorów. Potrzebuję zaplecza finansowego, tak, będzie zaplecze finansowe, będą sparing partnerzy, czy będziemy sprowadzać, czy będziemy jeździć po różnych grupach, czy za granicę, tak. A jest szansa, żeby to się w najbliższym czasie zmieniło? Żeby było zaplecze finansowe, żebyś wyjeżdżał właśnie na sparingi i podnosił swoje umiejętności? Takie pytania to do mojego promotora, bo u mnie w Częstochowie z biznesem jakimkolwiek jest krucho. Od sponsorów ledwo co mi starcza to na podróże, na paliwo, żeby dojechać, żeby jakokolwiek w miarę trenować z trenerem. Czyli takie pytania to do mojego promotora, czy jest w stanie już teraz zainwestować, czy jeszcze musi trochę poczekać, zobaczyć jak ten, czy mi promotor pomoże znaleźć sponsora, czy wyślę mnie gdzieś, to do Mariusza Grabowskiego pytania kierować trzeba. Poczułeś jakiś cios swojego rywala? Czy poczułem? Kurwa, ciężko powiedzieć, bo nie byłem ani razu zamroczony. Na pewno coś mi tam trafiło w pierwszej rundzie, w ostatnich sekundach, jak opuściłem rękę. No i tam na wątroby celowo, to nie było jakoś mocno, ale jak parę razy wtrafię, no to wiesz, jak czuwa wątroba, delikatne uderzenie, ale nie byłem ani razu jakoś zamroczony, czy nie zrobił mi krzywdy ani razu. Narożnik chyba nie był z ciebie za bardzo zadowolony. Nie. Jakie uwagi? Cały czas to samo. Robert, spokojnie, bij luźno. Widziałeś, biłeś luźno, wtrafiałeś. Bij luźno, nie na siłę. Nie chciej urwać mu głowy, tylko bij luźno. Były ułamki, jak zaznaczyłeś, że fajnymi kombinacjami biję, no to wtedy, kiedy byłem luźny. Jak już się spinałem, chciałem znokaudować, to była dupa. Czyli trzeba pracować nad luzem, jeszcze raz nad luzem. To nie trzeba pracować, to chodzi o doświadczenie, tak? Im więcej miałem sparingów, to ten luz złapę. Jak miałem ten luz złapać, tak kiedy? Dobra, ten pojedynek zostawiamy w spokoju. Powiedz mi, co dalej? Kiedy wracasz? Z kim chciałbyś się w najbliższym czasie zmierzyć? Wiem, że ostatnio miałeś propozycję od Marka Maty i do tego pojedynku nie doszło. Jest szansa, żebyś się z tym pięściarzem w tym roku skonfrontował? Ja ci powiem tak, do tego pojedynku prędzej czy później dojdzie. To jest pewne, jeżeli tego tylko chce telewizja. Z mojej strony im dłużej będę zwlekał, tym lepiej będzie dla mnie finansowo. Jak ja mam z nim teraz boksować za drobne, a za rok, czy za dwa, czy za trzy, za dużo lepsze, kiedy Marek będzie dużo wyżej, wysoko, ja będę gdzieś wysoko, to będzie ciekawsza walka, mogłaby być, może nie walką wieczoru, bo nie jesteśmy i szybko pewnie nie będziemy mistrzami świata, ale jakaś druga, trzecia od końca za dobre pieniądze. Z kim bym chciał zmierzyć? Mam nadzieję, że ten Chorwat Bajerkiewicz, bo to już tam było, że złamał rękę, co miał, a później napisał, że chciałby ze mną skrzyżować rękawice, czy coś takiego, słyszałem. Jeżeli wyzdrowieję, to mam nadzieję, że 16 maja się z nim zmierzę. Na dystansie 8 rund chciałbym. Czyli krótka przerwa i w maju wracasz na ring, tak? Przerwy nie będę robił. Przerwa to będzie tylko i wyłącznie jutro. I to taka przerwa, żeby coś podjeść. Bo tak jak mówiłem, że 11 tygodni byłem na ścisłej diecie. Na pewno jutro coś podjem. Jakieś ciasto, czekoladę, trochę napojów
napojów gazowanych i od poniedziałku wracam na trening. I mam nadzieję, że jakieś, no coś tam się w najbliższym czasie kreuje na sparingi. Nie chcę mówić z kim głośno i kiedy, ale są bardzo, bardzo dobre szanse, że z paroma czołowymi bokserami z polskiego podwórka posparuję, pomogę chłopakom przygotować się do najbliższych walk, a przy okazji ja złapę doświadczenia i luz troszkę. Robert, dziękuję za rozmowę, jeszcze raz ci gratuluję, bo jakby nie było, wygrałeś. Dzięki wielkie. Dziękuję, chciałbym pozdrowić sponsorów Glamour Bistro Cafe, Bawląd, Piotr Pudło, mini sieci delikatesów, Pewniak, Janik, mojemu trenerowi Grzegorza Krawczykowi i przeprosić go za to, że nie zrealizowałem planu dietetykowi Błażejowi Gorgoniowi oraz moim fizjoterapeutom Rafał Kalota i Piotr Depta. Dziękuję.